Cześć, chciałbym Wam dzisiaj pokazać, co mam w swoim pudle. Ja będąc nad wodą, na przykład ze znajomymi, czy w jakimś innym miejscu, kiedy mam taką możliwość, lubię gadać z innymi wędkarzami, karpiarzami, na co łowią, gdzie łowią, ale też jeśli no, ktoś też lubi się pochwalić takimi małymi gadżetami, to lubię zajrzeć, co mają w pudle. Dlaczego? Zawsze lepiej podpatrzeć kogoś może bardziej doświadczonego, na co łowi, jakich haczyków używa, jakie ma inne przydatne na przykład gadżety, których ja nie mam. Tak, a mógłbym mieć, żeby mi to ułatwiło po prostu posiadówkę nad wodą i wiązanie całego tego naszego ekwipunku. A więc sobie zaczniemy. Co my tutaj mamy? U mnie nie może zabraknąć jednej rzeczy i to musi być zawsze. To jest po prostu nożyk. To musi być. Tutaj dociąć kulkę, wyżłobić, coś przeciąć. Zwykle już dać taki ściorany, bo jesteśmy na rybach. Ale nożyk musi być. Kolejna rzecz, jeśli ktoś ma tego typu pudełko, o tu jeszcze jakieś śmieci, widzicie, stopery, ma takie pudełko, to jest taki piórnik, on jest podwójny, tak, i tu mam cztery miejsca na przypony i on mi się tutaj idealnie mieści. Jeśli chodzi o sam piórnik, nie ma tu może jakiegoś super porządku, bo się to poodczepiało, no widzicie, no jak to jest, nieważne. To możemy sobie tutaj zobaczyć, jak ja sobie to poukładałem. Kiedy otwieram tą górną warstwę, tak, bo to jest góra, no to tutaj są najczęściej używane przeze mnie przypony. Jak widzicie, German Rig, Red 1, drugi, tutaj jest Multi, tu jest trzeci German. Tutaj mam przypony na miękkich plecionkach. Jak widzicie, no używam tych pozycjonerów, ale lubię też po prostu zawiązać sobie klasyczny węzeł bez węzła. Tutaj oczywiście pop-upy. Ja na pop-upy łowię tak naprawdę, łowię najmniej. Po prostu jakoś tak mi się to widziało, jakoś łowienie na pop-upy, nie wiem, nie jest to moja główna kulka, na jaką na pewno łowię, ale przypony mam. I co my tutaj mamy? Jest oczywiście Roni Rig, wiadomo, jest przypon, który Wam pokazywałem w przypadku, tam przy okazji innego filmiku. To jest mój ulubiony przypon do łowienia na pop-upy, no i oczywiście znowu też spinner, ale już tutaj z oczkiem, z główką, żeby to się po tej pętli mogło tutaj chować. A tu taki wynalazek chciałem sprawdzić. Złowiłem kilka ryb, chciałem sprawdzić, jak to się sprawuje. I tutaj mam haczyki, które są na innych przyponach, ale to są haki do podostrzenia. To jeśli chodzi o pudełko. Idziemy dalej. W swoim pudle mam jeszcze dwa takie mniejsze pudełeczka. No i tu już są różne gadżety, tak? Tutaj mam ledkory już gotowe, pianki, rurki antysplątaniowe, stopery, bo czasami używam ich do przytrzymania dwóch kulek, ale teraz robię dwie pętelki, rurki termokurczliwe i rurki na bezpieczny klips. To jest jeden. Drugi. W drugim już jest większa drobnica, tak? Jakieś mniejsze pozycjonery, przeróżne krętliki, agrafki, oczka, stopery, wkrętki, no wszystko, co pozwala mi z takich metalowych elementów stworzyć przypon. Zaciskacz. Tego też nie może u Was zabraknąć. Nie wiem, czy słychać, ale no tu tak leje, jesteśmy na spalonej. I strasznie teraz zaczęło znowu lać. Zigrig, no już troszeczkę nieaktualnie, ale dalej to są woże. Śrucinki do obciążania przyponów. No i tutaj się zaczyna, słuchajcie, magia, tak? Bo z haczyków karpiowych mam tak. To są kranki, klory, fajny haczyk. Te używałem do Zigriga, tu nie ma sensu pokazywać. White Gape z kordy. Tu też jest korda klor, kolejny. Sztuczna kukurydza. Na moim filmiku, który już część z Was widziała, śmierdzi czy kukurydza, używałem właśnie oto takich kukurydzek. Wiadomo, kurwszanki, rurki antysplątaniowe, termokurczki. Kolejne kurwszanki, jestem fanem tych haczyków, naprawdę, tych i longshanków, bo powoli schodzę z czegoś, na co nie łowię. Chod, kurw, shank, kamakura i white gape. I znowu kurwszank. Z tych haczyków korzystam. Sobie tylko to odłożę może tutaj. To niech sobie leży, robi tło. Jeśli chodzi o plecionki, o tym, czym wiążę, ja kiedyś bardzo dużo używałem fluorokarbonu. Teraz te przypony z fluorokarbonu występują u mnie mniej, ale to było przez to,
że chciałem spróbować czegoś nowego, coś co naprawdę fajnie mi się wiąże, fajnie mi się to sprawdza. Więc tak jak mówiłem, jest fluorocarbon. Niezbyt gruby, bo to jest 41, więc to nie jest zbyt gruby materiał. Naczoda, też linka musi być. I tu jest taki materiał, on jest strasznie sztywny. Może uda mi się wam go pokazać. To jest plecionka w otulinie. Ja bardzo lubię łowić na plecionki w otulinie. A, tylko teraz, który był ten pierwszy? O, tu jest, tu się schował. Bardzo lubię łowić na te plecionki w otulinie, ponieważ pozwalają mi zrobić dwa w jednym. Pozwalają mi zrobić przypon sztywny i przypon miękki tak naprawdę i multiriga, tak? Ta plecionka się nie nadaje do German Riga. To jest RMTech Hooklink Steve Coated i naprawdę, słuchajcie, jest Steve, jak widzicie, to jest po prostu drut. To jest sprężyna. Jest strasznie sztywne. To jest sztywniejsze niż fluorocarbon, który mam. Ale z tego wychodzą, z tego materiału wychodzą po prostu przypony, to są maszynki do zacinania ryby. Więc używam też takich sztywnych, jeśli chodzi o miękkie plecionki i też jeszcze tutaj mam jedną w otulinie. To jest Crystone. Fajna, bardzo miękka, praktycznie powiedziałbym, że jedwab, tak? Bardzo mięciutka. Tylko to się strasznie, plecionce to się bardzo rozwarstwia i czasami jak trzeba wykonać jakieś mniejsze, precyzyjne przypony, no to tutaj jest po prostu wtedy, o, mieliśmy branie, jakieś coś piknęło. Ciężko coś po prostu tutaj sobie wykonać. I wciąga czasami tą plecionkę i, o, i za chwilę jej, o, nie mam jej, więc trochę lipa. Tu jest drugi Crystone, ale już taki cieńszy. Tych używam czasami na wiosnę, robię z tego przypon, bo to jest 15 LB, to nawet nie jest 20. Tu plecioneczka, która już mi się, już widzieliście na innych moich filmach. Też Ridge Monkey, tylko tu już mamy soft coated, czyli w miękkiej otulinie i z tego normalnie możecie wiązać haczyki. Ja na tym robię German Rigi i naprawdę zero spinek, pięknie się ryby zapinają. Bardzo to jest miękkie, jak możecie sobie tutaj bliżej, może się uda pokazać, o. To naprawdę nie jest sztywne. I oczywiście core, że tak powiem, moich przyponów, miękka plecionka, również Ridge Monkey. Z takich jeszcze szpulowych rzeczy marker do wiązania znaczników na żyłkach. Kiedy się ja na przykład swoje wędki praktycznie w 100% wywożę, więc dla mnie taki marker na wodzie, kiedy nie mam jakiegoś punktu na horyzoncie do odniesienia, jest naprawdę istotną rzeczą. Trzeba tylko umieć go fajnie zawiązać i to jest tak naprawdę tyle. Tutaj mamy lider, ale ja używam ledkorów bezrdzeniowych. Jakoś tak wydaje mi się, że to będzie, to jest bardziej bezpieczne dla ryby. Bardzo miękki. Bite floss. Moje odkrycie po prostu kilka lat wcześniej. Mówię, a używałem jakiejś nitki dentystycznej, ale to się da przypalać, bo to jest woskowane bardzo mocno. Jak to przypalamy, część z osób pewnie wie, jak to działa. Jak to przypalamy, to po prostu się topi, zagaszamy to. I nam fajnie nam stopuje haczyk. Boże, haczyk przynęte. Nożyczki, no to jest must be have, musi być. Igły do kulek, do PV-ek. Jedne już mam zniszczone, tutaj muszę mieć zawsze dwa tak naprawdę w zapasie. Drugie nożyce, zawsze dobrze mieć dwie pod ręką, bądź te są takie do przecięcia jeszcze innych jakichś grubszych rzeczy, gdyby coś się tam miało wydarzyć. Ostrzałka do haczyków. Powiem wam tak, jak ktoś umie się tym posługiwać, tak, bo łatwo też można sobie haczyk zepsuć, to polecam. Naprawdę, fajnie można sobie kilka haczyków uratować, więc nie trzeba zawsze za każdym każdego wyrzucać, tylko nie każdy haczyk daje się ostrzyć. To tak ostrzyć to taka dygresja. Wiertło do tych korków, które widzieliście, żeby zbalansować przynęty. Ściągaczka otuliny, no zębami, no nie radzę tego robić, więc coś takiego jak używamy plecionek w otulinie, też warto mieć taką ściągaczkę. No i tutaj już tak naprawdę są ciężarki, tak, do rzutu, tam do rzutu, czy ja ich używam w ogóle do wywózki, bo lepiej przechodzą mi przez po prostu tu jakieś zawady, trzciny i tak dalej, bo ona się ślizga. I tego używam nawet do wywózki, tylko wtedy do wywózki używam cięższych, tak. Ale takie mniejsze. Na wędkach teraz mam większe pozakładane, bo mam setki ponad pozakładane. No to takie do wywózki ciężarki.
i nie wiem, czy wiecie, co to jest, pewnie część z Was wie. To jest spin doktor. To się przywiązuje do końca żyłki, ale już bez żadnych agrawek, krętlików i tak dalej. Rzucamy tym i ściągając, to się obraca w przeciwną stronę do żyłki i ją odkręca. Jak ktoś ma problem na przykład ze skręcającą się żyłką, tak? Albo na przykład, nie wiem, po 5-6 rybach ma skręconą żyłkę, ale ma dobrej jakości żyłkę, której to pomoże, bo miałem kilka żyłek i nie każda. Niektóre po jednym razie były super, złowiłem rybę i po prostu już była jeszcze gorsza niż wcześniej. To można tym sobie przedłużyć jakby żywotność żyłki na kołowrotku, żeby nam się ciągle nie skręcała. Warto mieć coś takiego. No i tutaj wiadomo jakieś śmiecie, jak pewnie u każdego. I wiertełko. Czasami się może do czegoś przydać. Lepiej mieć. To by było na tyle. Więcej rzeczy tak naprawdę tutaj nie mam. No, powiedzcie mi, co sądzicie, czy macie podobnie. Czy macie podobnie też takie rzeczy porozkminiane, czy macie inny układ, jak Wam się lepiej z tym po prostu pracuje, no bo troszeczkę tych gratów się jednak ma, nie? Czy raczej macie takie skrzynki bardziej rozepchane, macie na przykład, nie wiem, jeszcze więcej haczyków, jeszcze więcej gadżetów, czy raczej idziecie w minimalizm, tak? Typu mam 2-3 typy haczyka maksymalnie, jedną plecionkę miękką, sztywną, bo na przykład czytam jeden fluorocarbon, tak? I minimalizm. Napiszcie w komentarzach, jeśli Wam się podobał taki odcinek, to dajcie łapkę w górę. No i cóż, i do zobaczenia na moim kanale przy kolejnych produkcjach.